Witam Was ponownie jeszcze raz na dzisiejszym webinarze, takim mikołajkowym. I jeśli chodzi o dzisiejszy webinar, to przede wszystkim myślę, że gdybym teraz zapytała Was o Wasze działania, jakie podejmujecie na co dzień, żeby zwiększyć przewagę wśród konkurencji, to zapewne często pojawiałyby się takie odpowiedzi jak obniżenie ceny, konkurencję dodatkowymi gratisami, promowanie swoich produktów poprzez reklamę. I właśnie przez taki ciągły wyścig promowania swoich produktów tak naprawdę zapominamy, że firmy właśnie dzięki swoim klientom budują taką przewagę konkurencyjną. I właśnie dlatego spotykamy się dzisiaj, aby rozwiązać problem klientów, które pozwolą Wam zdobyć ich serca, dzięki czemu nie musicie obawiać się konkurencji. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie na temat 7 sposobów na to, jak wyprzedzić konkurencję w tym okresie przedświątecznym. Jeśli chodzi o mnie, ja nazywam się Agnieszka Bryła, jestem team leaderem w firmie CallPage. A czy teraz lepiej mnie słychać? Jeśli chodzi o mnie, to może jeszcze raz się przedstawię. Ja nazywam się Agnieszka Bryła, jestem team leaderem w firmie CallPage. Tak naprawdę swoją przygodę ze sprzedażą zaczęłam już 5 lat temu i zaczynałam, myślę, że jak każdy sprzedawca, od call center. Natomiast mogę już powiedzieć, że od 2 lat pracuję w firmie CallPage i przede wszystkim na co dzień zależy mi na tym, żeby nasze relacje z klientami działały na takiej zasadzie win-win, czyli żeby każdy z rozmów między nami wyszedł pozytywnie nastawiony. Jeśli chodzi o plan naszego dzisiejszego spotkania, to przede wszystkim pokażę Wam, z jakimi trudnościami i problemami borykają się Wasi klienci odwiedzający strony www. Zastanówcie się też nad takim profilem Waszego idealnego klienta, z jakim chcielibyście pracować, a ja pokażę Wam, jakie możecie mieć kłopoty, jakie on może mieć kłopoty przede wszystkim z dokonaniem zakupu na stronach www. Pokażę też takie szybkie triki na wyniki, ponieważ każdy chce znać taki trik, dlatego bardzo mocno okroiliśmy tą listę problemów i pokażę takie gotowe rozwiązania z wykorzystaniem naszego systemu. Pokażę Wam też historię naszych klientów, ponieważ uwielbiamy się chwalić takimi historiami. To też pokazuje, jak działa nasz produkt. I opowiem na Wasze pytania. Tutaj dostałam od Lidii informację, że nie widzi niczego i nie słyszy. Czy Wy widzicie w tym momencie plan spotkania, o którym mówię? Dobra, myślę, że wszystko jest ok. Lidia, jeśli możesz, to nie wiem, może coś z Twoim w ustawieniach Twojego komputera. I jeśli chodzi o takie dalsze działania, to przede wszystkim pokażę Wam taką charakterystykę użytkowników stron www. I tutaj na początek powiem coś, co dotyczy też w dużym stopniu mnie. Żaden klient nie lubi czekać. Ja również nie lubię. Bardzo często irytuje nas takie czekanie na to, aby ktoś nas obsłużył, ktoś do nas wyszedł z taką inicjatywą kontaktu, aby odebrał telefon, czy też moje ulubione. Po złożeniu zamówienia, kiedy wreszcie pojawi się kurier z przesyłką. Często wynika to z braku informacji zwrotnej. Jedno możemy przyznać, czekanie nas wykańcza, jak pokazuje tutaj załączone zdjęcie, więc warto tutaj wyjść naprzeciw klientowi. I też często strony odwiedzane przez naszych klientów po godzinach pracy, ponieważ oznacza to dla nich uniknięcie przede wszystkim takich kolejek, nie muszą nigdzie jechać do sklepów, wszystko mają stacjonarnie dostępne w domu, mają też atrakcyjniejsze ceny, przede wszystkim na
Trony mają aktywną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Natomiast na stronach często właśnie spotykamy się z brakiem takiej informacji, kiedy ten klient może się z nami kontaktować, kiedy dana firma pracuje, w jakich godzinach są dostępni konsultanci dla klienta. Więc też warto takie informacje wrzucić sobie na stronę. Klienci też chcą mieć duży wybór. Wybierają prezenty dla swoich bliskich. Chcemy mieć tą pewność, że podejmujemy najlepszą decyzję. Dlatego długo zastanawiamy się nad produktami, które kupujemy. Potrzebujemy takiego zapewnienia przede wszystkim ze strony sprzedawcy, że to, co wybieramy, jest dobre. I tutaj w jaki sposób możemy to przekazać? Na przykład poprzez opis produktu, który mamy dostępny na stronach www. Często na stronach, które przeglądam, te opisy produktów są bardzo ubogie lub nie ma go wcale, więc jeśli nie mamy takiego opisu, też trudno zareklamować nam naprawdę tak naprawdę ten produkt na stronie. Ważne są zdjęcia, opinie, właśnie ten kontakt do firmy, bo przede wszystkim te czynniki pozwalają na podjęcie pozytywnej decyzji. I tutaj kolejną taką opcją jest spędzenie mało czasu na stronie przez klienta, bo przede wszystkim szukając prezentu bądź robiąc zakupy, wpisujemy konkretną frazę w Google. No i też nie oszukujmy się, następnie otwieramy kilka stron po kilku sekundach, decydujemy, gdzie zostajemy dłużej, bo na przykład przekonała nas do siebie kolorystyka strony, grafika, układ, czy też to jakiś właśnie produkt bądź informacja, która przykuła naszą uwagę na stronie. I celowo tutaj użyłam frazy książek, ponieważ jak wynika z raportu z 2016 roku, to książki były właśnie jednym z popularniejszych prezentów kupowanych online. Więc jak najbardziej możecie sobie też po webinarze wypróbować, jak to działa, więc wpisać na strony www, wpisać w Google jakąkolwiek frazę z prezentem na przykład, którego będziecie szukać dla swoich bliskich i zobaczcie, ile tych reklam i film na Google nam się wyświetli. Klienci też częstym impulsem takim do kontaktu z firmą i do dokonania zakupów jest reklama, która wyświetla nam się na przykład na Instagramie czy też Facebooku. Bo przede wszystkim dlatego, że jest wizualizacją tego, czego szukamy. Doskonale o tym większość firm wie, dlatego wykorzystuje właśnie w swoich opcjach lead adsy, więc jak najbardziej też zachęcamy do skorzystania z social media, ponieważ to jest taka kopalnia w tym momencie klientów. I przede wszystkim też jeśli chodzi o klienta, ten klient często będąc na naszej stronie, przez to jak te strony też wyglądają, ma taki brak zaufania do sprzedawcy, ponieważ pamiętajcie o tym, że strona przede wszystkim jest wizytówką waszej firmy i jeśli wizualnie nie zadbacie o wygląd graficzny strony, tak żeby ona pozwoliła wzbudzić większe zaufanie w kliencie, spowoduje to, że ten klient będzie szukał innej alternatywy i może wtedy właśnie wybrać konkurencję. I tutaj jeśli chodzi o problem siódmy, czyli część klientów dokonuje jednorazowego zakupu na stronie, to przede wszystkim ten problem pokazujemy nie to nie jest problem klienta, a klient firmy, bo jak widzicie, możemy zauważyć, że im więcej rzeczy klient u nas kupi, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ten klient do nas wróci. Jeśli zamówi u nas trzykrotnie, mamy już połowę szansy na to, że pojawi się u nas po raz kolejny. Wiadomo, że w każdej branży możemy wyróżnić pewną sezonowość, ponieważ żadna firma nie jest odrębnym tworem, ale też warto właśnie zadbać o tego klienta w ten sposób, żeby jak najczęściej u nas kupował, ponieważ wzrasta szansa na to, że ten klient pojawi się u nas po raz kolejny i też wzrasta szansa na to, że ten klient nas rozreklamuje.
I tutaj co zrobić, żeby tego klienta właśnie na naszej stronie zatrzymać i zachęcić do tego zakupu. Jak możemy rozwiązać te problemy? Jak widzimy, każdy z problemów tak naprawdę jest po to, żeby call page mógł go rozwiązać. Dbałość o klienta zaowocuje zyskiem dla firmy. I tutaj, jak widzimy na schemacie, jeśli nasza konwersja wzrośnie o 30%, spowoduje to również wzrost naszych zysków o blisko 30 tysięcy złotych. Więc mamy już takie solidne podstawy na to, żeby zrobić jakąś, w tym momencie można zrobić jakąś wigilię firmową, czy też właśnie przeznaczyć te pieniądze na dodatkowe jakieś bonusy, czy też motywację dodatkową do pracy dla swoich pracowników. I tutaj pokażę Wam teraz funkcje call page, które pomogą właśnie rozwiązać te problemy, o których wspominałam wcześniej. I przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą aplikację, to my proponujemy szybki callback ze strony w 28 sekund. Tak jak mówiłam, żyjemy szybko, nie lubimy czekać, dlatego w aplikacji wpisujemy tutaj dobrze znany nam 9 cyfr, czyli swój numer telefonu. I tak naprawdę to jest jedyna opcja po naszej stronie. Później działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy Wy wpisujecie numer telefonu, dajecie czekam na telefon, nasza aplikacja generuje dwa połączenia przychodzące. Pierwsze zawsze trafia do firmy. W momencie, kiedy odbieracie telefon, słyszycie taką informację, że rozmowa nastąpi z klientem przez CallPage, więc macie pewność, że to jest właśnie rozmowa z Waszej strony www. I wtedy następuje przekierowanie do klienta, więc po Waszej, po klienta stronie jest odebranie tego połączenia, natomiast my zajmujemy się zestawieniem i automatyzacją tych rozmów. Tutaj możemy zobaczyć też, jak aplikacja prezentuje się na stronie jednego z naszych klientów. Można wykorzystać sobie właśnie jakąś taką niestandardową grafikę już świąteczną do przyciągnięcia uwagi, zachęcającą do kontaktu. Kolejny spersonalizowany widget właśnie współgrający ze stroną i zarówno pod względem kolorystycznym, jak i też właśnie takim zachęcającym do rozmowy. Więc jak widzicie, na różny sposób możecie wykorzystać taki eye catcher z przyciągnięciem uwagi. Tutaj kolejne taka opcja personalizacji na stronie. I kolejną z naszych opcji jest tryb nocny, ponieważ właściciel, jak i pracownicy muszą też odpoczywać, żeby dobrze obsługiwać swoich klientów. Często po godzinach 16-17 ten kontakt z firmami jest już utrudniony, ponieważ, tak jak wspominałam, pracownicy odpoczywają, natomiast wtedy tak naprawdę klienci dopiero zaczynają puszować po internecie. Aplikacja pomaga nam po godzinach pracy zbierać te kontakty. I tutaj mamy takie pięknie zwizualizowane już okna pop-up z ciekawym tekstem przyciągającym wzrok klienta, więc właśnie jak wykorzystała to firma Sypialnioland z taką promocją, że śpiochy aktualnie odpoczywają, czy też właśnie możemy sobie użyć jakiś świąteczny tekst, który pokaże klientowi, że jak najbardziej ma możliwość skontaktowania się z nami. Natomiast w tym momencie jesteście niedostępni, ale zachęcacie go do zamówienia rozmowy. Wy bardzo chętnie do niego oddzwonicie i przedstawicie mu ofertę współpracy. Ważne jest również to, żeby być z tym klientem w kontakcie, dostępnym dla swojego klienta, zachęcać go do rozmowy. Jak widzicie, aplikacja wykorzystuje taki społeczny dowód słuszności. Czyli tutaj mamy tą informację o tym, że jesteś już 38 osobą, która zamówiła rozmowę z nami. Poprzez pokazanie tej liczby też ten klient nie będzie bał się zostawić numeru telefonu w oknie pop-up, ponieważ inni z tego korzystają. Bo tak naprawdę pojawia nam się wtedy taka lampka w głowie. Skoro inni to robią, dlaczego ja nie mogę tego sprawdzić i tego wykorzystać? Więc jak najbardziej też przez tą opcję pokazujemy, że
zachęcamy tego klienta do takiego kontaktu i zaufania, właśnie wzbudzenia takiego zaufania do naszej firmy. Możecie zaproponować swojemu klientowi kontakt w odpowiednim momencie właśnie dzięki użyciu reguł scoring, które są dostępne w naszej aplikacji. Pomagają nam przede wszystkim w tym, aby klient nie uciekł do konkurencji. I tutaj pokażę Wam taki przykładowy exit pop-up, wykorzystany właśnie na naszej stronie www, który pokazuje, że w momencie, kiedy klient wyjedzie ponad adres URL Waszej strony, czyli to już sygnalizuje nam, że będzie chciał opuścić Waszą stronę www, można go zatrzymać jakimś niestandardowym tekstem, więc tutaj jest ta informacja: poczekaj, nie uciekaj, rozpocznij bezpłatny 7-dniowy test. Więc w tym przypadku zachęcamy tego klienta do skorzystania z jakiejś opcji specjalnej dla niego i też przez to wyskakujące okno pop-up zachęcamy go do pozostania na naszej stronie www. Tak jak wspominałam, bardzo ważne są reklamy w social media z wykorzystaniem właśnie tego również przychodzi call page, ponieważ mamy możliwość integracji z Facebook Lead Ads, ze względu na to, że użytkownicy bardzo często właśnie wybierają teraz formę przeglądania Facebooka, Instagrama. Myślę, że większość na co dzień z tego korzysta, więc też właśnie call page można zintegrować z Waszą kampanią na Facebooku, tak aby klient bezpośrednio z niej mógł trafić do Was. Przede wszystkim też pamiętajmy o tym, że ten sprzedawca to też człowiek, więc poprzez dostosowanie i personalizację widgetu, tak aby graficznie cieszyła oko, tworzymy taką integralną część ze stroną i wzbudzamy to zaufanie w kliencie, o którym też wspominałam. Możemy, jak widzimy, zastosować taką niestandardową grafikę, czyli właśnie wrzucić jakiś ciekawy obrazek w tło, wykorzystać jakąś opcję ze swojej strony, to jak Monster Polska, czy też właśnie dostosować i wrzucić zdjęcie swojego konsultanta, tak aby klient widział, z kim rozmawia, że nie połączy się z automatyczną sekretarką, tylko ma po drugiej stronie żywego człowieka, z którym może właśnie obgadać produkt, który chce u Was zakupić. Tutaj też można wykorzystać właśnie w oknie pop-up zdjęcia swoich doradców. Tak jak wspominałam, w naszym przypadku jest to zdjęcie naszego teamu, który przedtem był mniejszy, teraz już się powiększył. Natomiast jak najbardziej takie ciekawe grafiki też przykuwają oko i zachęcają klienta do rozmowy. Pamiętajcie o tym również, żeby zadbać o takie końcowe wrażenie po rozmowie, bo warto utwierdzić klienta, że jego wybór, jego decyzja była dobra i pozostawić po sobie takie pozytywne odczucia. Pamiętajmy, że przez takie małe elementy klient wraca do nas. Może mamy właśnie tą połowę większą szansę na to, że będzie naszym stałym odbiorcą, że pojawi się na naszej stronie po raz kolejny, że może przekaże o tym informację komuś ze swoich bliskich, więc też rozreklamuje naszą firmę. Więc takie końcowe wrażenie zawsze pozostawmy klientowi. Możemy też zrobić to poprzez właśnie wizytówki SMS po rozmowie z kodami promocyjnymi, czy też z rabatem na kolejny zakup. To wygląda u nas w ten sposób, że zawsze klient po rozmowie dostaje SMS-a z podziękowaniem i z danymi kontaktowymi do doradcy, z którym rozmawiał, żeby mógł z tym doradcą po raz kolejny w razie jakichś pytań się skontaktować. Natomiast właśnie można też, tak jak wspominałam, użyć jakiejś rabaty, żeby tego klienta do kolejnego zakupu zachęcić i żeby też on na naszej stronie po raz kolejny się pojawił. I tak jak wspominałam, teraz pokażę Wam historię sukcesów naszych klientów poprzez wykorzystanie aplikacji.
I właśnie takim jednym z naszych klientów jest firma Spec Brands, która zajmuje się przede wszystkim sprzedażą sprzętów, gadżetów osobom związanym bądź to hobbystycznie czy też zawodowo ze służbami mundurowymi. I tutaj macie taki przykładowy screen z panelu firmy Spec Brands. I możemy zapoznać się właśnie z panelem, który pokazuje nam wszelkie statystyki, czyli liczbę połączeń, jaką wykorzystuje firma. Zwróćcie uwagę na to, że doskonale pokazane macie wszelkie informacje na temat prób połączenia, czy też ilości połączeń, ile tych połączeń było zrealizowanych, ile nie odebrał klient, czy też doradca, więc wszelkie takie informacje zawsze macie zawarte w panelu menadżera, czy też jaka jest właśnie średni czas rozmowy doradcy z klientem. Te wszystkie informacje zawsze na panelu macie zawarte. Natomiast jeśli chodzi o firmę Spec Brands, korzysta ona z naszej aplikacji już blisko rok. W miesiącu obsługuje tak do 40 połączeń. Co ciekawe, mają jednego doradcę podpiętego pod aplikację, więc te 40 połączeń zawsze spada do jednej osoby. I już po kilku dniach od instalacji naszej aplikacji przekonali się co do skuteczności call page, ponieważ właśnie otrzymali pierwszy telefon. Więc jak widzicie, warto sobie skorzystać z tej opcji, przetestować taką aplikację na stronie i zobaczyć, jak to działa. I tutaj kolejną firmą, którą chciałam Wam zaprezentować, jest firma InviPay, wykorzystująca naszą aplikację. I przede wszystkim, jeśli chodzi o specyfikę firmy InviPay, stworzyła ona takie innowacyjne rozwiązanie online dla przedsiębiorców, pozwalające na szybki sposób uzyskać gotówkę z wystawionej faktury. I też możecie zobaczyć sobie, jak właśnie firma InviPay i pod względem tekstu, i pod względem wrzucenia logo swojej firmy w okno pop-up wykorzystała naszą aplikację. I tutaj, jeśli chodzi o firmę InviPay, aplikację obsługuje już 5 doradców, więc więcej osób jest przeznaczone do kontaktu z klientem. W miesiącu pozyskują oni około 150 nowych leadów ze strony. I ze względu na ich godziny pracy, ponieważ są oni dostępni od godziny 8 do godziny 16, klienci często korzystają z opcji zamówienia rozmowy na później, czyli właśnie z tego trybu po godzinach pracy, a firma przez to nie traci takiego potencjalnego klienta ze swojej strony WWW. I jak możecie sobie właśnie zauważyć, jeśli chodzi o implementację nawet takiej wtyczki naszej aplikacji CallPage na Waszą stronę, to jest dość szybkie, błyskawiczne wdrożenie, ale po wdrożeniu aplikacji na stronę tak naprawdę już możecie cieszyć się z jego efektów, bo tak jak widzicie właśnie w tym case'ie, w InviPay w ciągu kilku minut od wdrożenia aplikacji odebrali już pierwszy telefon od klienta i teraz na bieżąco z nami budują sobie właśnie swoją bazę klientów. Tak jak wspominałam, zdobywają te leady ze swojej strony www, więc na bieżąco działają z klientami ze strony. I tutaj ze względu na Waszą dzisiejszą obecność na webinarze mam dla Was taką promocję świąteczno-mikołajkową. Do końca roku macie minus 30% na pakiety Professional i Premium. Czyli są to pakiety, w których możecie u nas już personalizować sobie aplikację do swojej strony www, dopasowywać pod względem graficznym,